Szanowni panowie, szanowni państwo, z otwartym sercem, z uśmiechem na twarzy i z radością witam państwa bardzo serdecznie w to wyjątkowe popołudnie na uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy integracji społecznej. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj ten czas spędzić tutaj z państwem. Jednocześnie dziękuję pięknie za zaproszenie organizatorowi uroczystości, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Drodzy państwo, praca z takim cudownym zespołem to dla mnie niewątpliwie przyjemność, także bardzo, bardzo dziękuję. Ja spróbuję państwa przez dzisiejsze popołudnie przeprowadzić. Witam serdecznie, kłaniam się, Iwona Pawłowicz. Będę państwa tak przeprowadzać dyskretnie dzisiaj przez to miłe spotkanie, ale jest z nami gospodarz uroczystości, więc powitajmy go brawami, pan marszałek Marek Gustaw Brzezina. Brzezina, przepraszam. Trzeba mieć kartkę napisaną, żeby odpowiednio przedstawić. Witamy również członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, panią Jolandę Piotrowską. Witamy serdecznie radnym województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrodzonych i wyróżnionych. Witamy państwa serdecznie. Prezydentów miast, wójtów, burmistrzów i starostów. Witamy serdecznie. Przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ponownie brawo. Witamy również przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Powitajmy reprezentantów jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Uczelni wyższych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych z obszarem pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego. Witajmy wszystkich zgromadzonych gości, czyli nas tutaj zebranych. Szanowni państwo, o zabranie głosu poproszę pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Powitajmy go oczywiście jeszcze bardziej hucznymi brawami, drodzy państwo. Te brawa muszą trwać, dopóki pan marszałek tutaj nie będzie, drodzy państwo. Cieszmy się, że możemy się spotkać tutaj na żywo. Teraz jeszcze raz takie brawa przed tym sympatycznym zebraniem. Dzień dobry państwu. Pani marszałek, pani prezydent, koleżanki i koledzy samorządowcy, państwo dyrektorzy, pracownicy służb socjalnych, ale również i wszelkiego rodzaju przedstawiciele działalności wolontariackiej, branżowej, w pomocy człowieka dla człowieka. Tak to można ogólnie powiedzieć. 21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego, który rokrocznie obchodzimy w regionie warmińsko-mazurskim, uwzględniając państwa osiągnięcia, delegując wyróżnienia za całoroczną pracę, za całoroczny trud, za serce, jako je wkładacie w swoje powołanie. Bo niewątpliwie trzeba to nazwać powołaniem, trzeba mieć szczególną wrażliwość, szczególne spostrzeżenie, szczególną też empatię do tego, aby zauważyć, aby widzieć, że są osoby potrzebujące, że są ludzie i są takie miejsca, gdzie wymagają interwencji, wymagają spojrzenia, wymagają zwyczajnej pomocy od nas, którzy jesteśmy w dobrej formie, w dobrej kondycji, spełniamy codzienny obowiązek pracy, spełniamy też
codzienne, można powiedzieć, dobre bytowanie. Tak to się składa, że jakbyśmy nie organizowali życia społecznego, jakby się nie rozwijało ono w naszych obszarach gospodarczo, to zawsze bywają takie nawet sytuacje w życiu człowieka, który wymaga on pomocy i specjalnego spojrzenia. A czas, który mamy prawie od 2 lat, jest wybitnie groźny, jest wybitnie też utrudniający normalne życie, normalne funkcjonowanie całego gremium społecznego, a szczególnie takich osób, które są samotne, takich osób, które są schorowane, które są chociażby czasowo na marginesie życia normalnego. Bardzo dziękujemy tutaj w imieniu samorządu województwa, w imieniu też naszego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, że w naszym regionie warmińsko-mazurskim taka aktywność występuje stale. Szanowni Państwo, tutaj w tym momencie chcę też powiedzieć, że jako samorząd województwa odnajdujemy się w tej trudnej sytuacji, współpracując właśnie z Państwem. Początek tej działalności ma w służbie zdrowia, bo to ona stanęła na pierwszym, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu walki z COVID-em, z pandemią. I cieszę się bardzo, że mogliśmy delegować duże środki, duże pieniądze przy zabezpieczeniu właśnie Unii Europejskiej, ale również i własnego budżetu, bo uzbierało się tego z naszego budżetu około 10 milionów złotych, a cała delegacja pieniędzy na wsparcie potrzeb w służbie zdrowia to ponad 80 milionów złotych. I tutaj, Szanowni Państwo, nie dzieliliśmy tej delegacji na jednostki samorządu województwa czy jednostki samorządowe, powiatowe. Również delegowaliśmy pieniądze w obszarach jednostek służby zdrowia szpitalnych, jak uniwersytet, jak poliklinika, jak resortowe wszelkiego rodzaju zaangażowanie służby zdrowia w walce z COVID-em. To jest wielka sprawa, że byliśmy bardzo mocno solidarni i działaliśmy według potrzeby. Na uwagę zasługuje też fakt wsparcia prawie 18 milionami 49 DPS-ów w naszym regionie i tutaj wielkie wyzwanie z pewnością tych jednostek było w tej trudnej sytuacji bardzo duże i wielkie niebezpieczeństwo i myślę, że wszystkim środków na bezpośrednią walkę, zabezpieczenie walki z pandemią przy wsparciu właśnie samorządu województwa miało miejsce. Ile byśmy pieniędzy nie angażowali, ile byśmy nie delegowali, to jednak bez samych działalności indywidualnych ludzi, zespołów zgromadzonych w GOPS-ach, w MOPS-ach, wokół wójtów, burmistrzów, prezydentów, również pełnego wolontariatu, zaangażowania społecznego, praktycznie tego wsparcia dla osób potrzebujących nie mielibyśmy możliwości spełnić. Także ogromne podziękowania, ogromne słowa uznania dla wszystkich Państwa tu obecnych, dla laureatów, dla wszystkich, którzy mają czułe serce, dobrze wyostrzony wzrok na potrzeby ludzkie wokół nas. Gratuluję serdecznie wyróżnionym. Bardzo się cieszę, że wśród nas jest również pan poseł Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Ziejewski, bo to, co w regionie dobre, musi być też przekaz jak najdalej idący, a jednostka, jaką jest ciało ustawodawcze, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, z pewnością tą wiedzę, którą z regionów czerpie, może bardzo dobrze transformować na dobre rozwiązania w Sejmie i później w działaniach rządowych.
Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, dalszej takiej aktywności. Dzisiaj świętujmy Wasz dzień, Dzień Pracownika Socjalnego w regionie Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem jak zwykle pełna podziwu dla Pana Marszałka, więc poproszę jeszcze większe brawa dla Ciebie. Czy Państwo zauważyliście, że ja czytam skargi, a Pan Marszałek tak po prostu, on po prostu wie, o czym mówi, zna dokładnie temat i stąd rzeczywiście piękną polszczyzną potrafi tutaj przed Państwem stanąć.